Dobra, to lecimy. Witam Was wszystkich serdecznie na dzisiejszym poniedziałkowym Zoomie Teamu, jak co tydzień. Dzisiaj obiecuję, że będzie praktycznie krótko i na temat. Dzisiejszym bardzo ważnym tematem będzie edyfikacja. Bardzo, bardzo ważny temat, który widzimy, że ostatnio też trochę też utykał, bo tak się nim za bardzo nie zajmowaliśmy. I teraz co to takiego dokładnie jest, jak za to się zabrać? Już będę mówić, tutaj mam moje figurki, które używałam do prezentacji. Edyfikacja w biznesie sieciowym. I tutaj jeszcze taki pozwoliłam sobie wrzucić cytat. Ważnym czynnikiem jest właściwe słowo. Ilekroć napotkamy jedno z tych naprawdę właściwych słów, osiągamy rezultaty fizycznie i duchowo, i to z prędkością błyskawicy. Polecam przeczytać sobie książeczkę tutaj Obudź w sobie olbrzyma naszego tutaj Tony Robbinsa. Macie też wersji e-booka na Drive, jak dobrze kojarzę. Jak nie, to gdzieś na pewno będzie. Też znalazłam w internecie, jest dostępna bezpłatnie, także tutaj nie musicie jakoś znowu inwestować, kupować. Chociaż ja akurat wolę mieć książkę w ręce, ale wiadomo, że na sam start idealnie jest też bezpłatna wersja. Jest na Drive, super. I dzisiaj też Joasia Wernerowicz mi takie zaproszenie wysłała dla tych, co umieją trochę język angielski, taki mały challenge 5-dniowy. Jestem ciekawa też, co to będzie. To będzie właśnie też tutaj Tony'ego Robbinsa, jak dobrze kojarzę. I w tej książce macie też masę takich właśnie fajnych przykładów różnych wyrażeń, tak? To, o czym mówię, zanim przejdę do takiej konkretnej już edyfikacji, chcę Wam tutaj jeszcze pokazać bardzo, bardzo ważną rzecz, ponieważ ostatnio to mi też tak rzuciło się w oczy, jak przeglądałam screeny nowych osób, jak piszą. Fajnie, że mi to je kreślicie. Nie wiem, jak to się włącza. Jak przeglądałam screeny nowych osób, że często mamy taką jakoś, nie wiem, taki głupi nawyk, że pisząc z osobami używamy jakichś takich negatywnych słów. Czasami jak ktoś boi się ceny, to potrafi napisać na przykład, no wiem, że to trochę drogo, ale wiesz, warte ceny, tak? Nie używa się takich słów jak drogo, nie używa się w ogóle negatywnych słów pisząc z kimś, z potencjalnym klientem czy też partnerem. Bardzo, bardzo, bardzo ważne. I tutaj rzuciłam Wam przykłady, jeszcze później trochę dopracuję tą prezentację, ponieważ czekam na linki na sam koniec, żeby je jeszcze uzupełnić i wrzucę Wam to w wersji też PDF, żebyście mieli też sobie tak o do pracy. Więc tutaj przede wszystkim patrzymy na to, żeby zamiast na przykład wyrażenia z cyklu jestem zły użyć, jestem rozczarowany. Ale w sumie dzisiaj nas te wyrażenia tak bardzo nie będą interesowały, bardziej nas będą interesowały bardziej pozytywne wyrażenia, ale niech będzie, załóżmy, jestem przytłoczony, zamiast jestem przytłoczony, mówimy od dzisiaj muszę dokonać wyboru, tak? Czy też tutaj wyjdziemy, bo to jest tutaj bardziej interesujące akurat do dzisiejszego Zooma, zwracać uwagę na coś, zamiast tego mówimy koncentrować się na czymś, tak? Zamiast doskonały, wyjątkowy, tak? Zamiast silny, nie do pokonania. Mamy tutaj ogólnie masę bardzo fajnych takich zwrotów, które warto używać. Czy też gorąca pasja, tak? Mamy coś takiego jak ekscytacja, ale mamy też gorącą pasję. Zamiast dobre, fantastyczne, tak? Ja często pewnie zauważyliście, że jak wrzucam posty, to daję, że jestem podekscytowana. W każdym poście czuję się rewelacyjnie albo czuję się podekscytowana. To jest właśnie też mniej więcej to. No i na przykład zamiast powiedzieć lubię coś, po prostu przepadam za tym, tak? I to jest tutaj bardzo ważne, kiedy opisujemy produkt, kiedy opisujemy swój biznes, kiedy opisujemy to, czym się zajmujemy, ale nie tylko, kiedy też opisujemy osoby. I teraz czym jest dokładnie edyfikacja, bo to jest dzisiejszym naszym tematem. Według słownika jest to dobre przedstawienie, ciekawe i pozytywne zarekomendowanie. Do końca to słowo chyba nawet w języku polskim nie istnieje, ale już sobie tak to przywłaszczyliśmy, więc niech będzie to słowo dla nas istnieje. Edyfikacja, czyli przede wszystkim powiedz o mnie innym, ale o co tutaj dokładnie chodzi? Mamy, wyobraźcie sobie, że jesteście na evencie, w sumie już długo tego eventu nie było, więc nie wiem, czy będziecie w stanie sobie to tak wyobrazić, ale niech będzie, że jest prowadzący, który teraz przedstawia osobę, która ma wyjść na scenę. I przedstawia ją naprawdę w superlatywach, tak, że jest to człowiek doświadczony z takimi i takimi wynikami. Jest to niesamowicie, nie wiem, energiczna osoba, tak. I to jest takie przedstawienie, dzięki któremu gdzieś tam już wiemy, ok,
okej, co to za osoba też wyjdzie. Prowadzący już buduje autorytet nam danej osoby, która wychodzi na scenę. I wtedy też to przedstawienie, dzięki temu przedstawieniu, dzięki tej zapowiedzi, jeszcze bardziej ta wypowiedź osoby, która wychodzi na tą scenę, jeszcze bardziej będziemy gdzieś tam uważni, kiedy będziemy jej słuchać, bo będziemy naprawdę ciekawi, co ma nam do opowiedzenia, tak, na tej scenie. I podobnie jest w naszym biznesie, kiedy zapraszacie osoby na prezentację biznesu, zapraszacie na live, zapraszacie na Zoom trójkowy, czy też po prostu chcecie wysłać link do prezentacji, tak? Ja osobiście już wolę, jeżeli pracuję z nagraniem, dodać do grupy, żeby tą osobę mieć i w znajomych, i w grupie, na zasadzie dodaj mnie do znajomych, to dodam cię tutaj do grupy, tak? Bo inaczej nie mogę cię zaprosić. I to zawsze bardzo fajnie działa. Ta osoba oczywiście, no tak jak często powtarzam, no może jedna na milion po pierwszej rozmowie od razu wejdzie, typowo tekstowej. Większość osób musi nas poobserwować, zbudować sobie tą relację. Ale teraz co do edyfikacji. Mamy tutaj też, co jest bardzo ważne, na starcie, kiedy zaczynacie biznes, tak? Kiedy zaczynacie biznes i chcecie ten biznes przedstawić swoim bliskim, swojemu mężowi, swojej siostrze, swojemu bratu, swojej mamie, swojemu tacie, swojej przyjaciółce. Oni znają was od małego, oni znają wszystkie wasze w sumie porażki życiowe, wszystkie wasze nieudane sytuacje, oni znają was najlepiej. I niekoniecznie będziecie dla nich od razu takim autorytetem, wow, ona to robi, no to ja też chcę to robić. Prędzej będzie to działać na tej zasadzie, że okej, pomogę jej, kupię coś, byleby jej pomóc, ale niekoniecznie dołączę do biznesu, ponieważ osoba bliska zazwyczaj nie jest moim autorytetem. Stąd też zawsze tutaj, jak mam przyjaciółki jakieś, które razem pracują w teamie, podziwiam, nie wiem, czy dałabym radę. Mi z Danielem jest bardzo ciężko współpracować. Jesteśmy dwoma przeciwieństwami, ale tutaj pomijając nawet ten fakt, bardzo ważne jest, kiedy mamy takie spotkanie, no kiedyś się mówiło spotkanie, tak? Teraz mówimy Zoom, mówimy trójkowy, mówimy prezentacja biznesu i teraz, kiedy załóżmy, chcecie z komuś ze swojego otoczenia powiedzieć, że macie jakiś fajny biznes, to musicie sobie wyobrazić coś takiego, że musicie wyobrazić sobie coś takiego, że no, każdy z nas ma życie w miarę wygodne. Każdy jest w takiej strefie okej. I praktycznie jak już ktoś wróci z etatu, no to jedyne, co ma w głowie, to ewentualnie napić się piwka czy też herbatki i oglądać załóżmy Netflixa czy też telewizję. I teraz, żeby tą osobę wybudzić z tego trybu, ach, odpoczynku, musimy dać jej takie wow. Musimy pokazać jej, że po prostu tą taką stratę, to co zawsze wam powtarzam, ludzi bardziej motywuje strata niż zysk, pokazać mu, co on może stracić, jeżeli na tą rozmowę czy też na tą prezentację nie przyjdzie. Co możesz stracić, jeżeli przegapisz prezentację właśnie tych osób i musicie powiedzieć o tych osobach w taki sposób, żeby tą waszą bliską osobę zachęcić do obejrzenia tej prezentacji. I ta edyfikacja działa po prostu zawsze i nie ma nic lepszego niż edyfikowanie właśnie innych. My jak zauważycie z Jagodą czasami prowadzimy prezentację biznesu, to też tak wzajemnie się gdzieś tam przedstawiamy. W sumie wszędzie gdzieś tam jak będziecie oglądać szkolenia, które są prowadzone przez 2-3 osoby, gdzieś tam pomiędzy zawsze wtrąci się ktoś i powie o, to teraz oddam głos tutaj mojej rewelacyjnej liderce, która tutaj pobiła takie rekordy. No wszędzie jest ta edyfikacja. I jeżeli jesteście dopiero na starcie tego biznesu, nie macie jeszcze jakichś mega wielkich sukcesów, wasi nawet tutaj bliscy i nie bliscy nie zaobserwowali jeszcze u was takiego wielkiego rozwoju, wielkiego wow, bo jesteście dopiero na starcie, to kluczowym elementem, abyście osiągnęli sukces w tym biznesie, jest edyfikacja. Edyfikacja może być różna. My, jak zaczynaliśmy biznes jeszcze kiedyś z Danielem, to nasza edyfikacja może była wręcz śmieszna dla niektórych, ale ona działała. Bo ja pamiętam jak dziś, jak Daniel potrafił wchodzić na Zoomy i pokazywać po prostu swoich liderów. Słuchaj, ten lider ma tyle lat, jeździ takim autem, studiuje to i to i po prostu opowiadał o nich, tak? Opowiadał o ich sukcesach i to ludzi bardzo też przyciągało, tak? Teraz dobra, bo już tak przyciągam temat jak zawsze. Wyobraźcie sobie, że chcecie skorzystać z jakiejś usługi. Co jest dla ciebie kluczowe w podjęciu tej decyzji?
Ok, zaczniemy trochę zupełnie od innej strony. Wyobraźcie sobie, że chcecie iść o na rzęs. Ja nie potrafię znaleźć stylistki do rzęs. Nie wiem, dramat. Po prostu nigdy nie znajdę chyba tutaj w tych Katowicach normalnej stylistki. Załóżmy, chcecie zrobić paznokcie, nie wiem, chcecie powiększyć sobie piersi, musicie iść na jakąś operację, chcecie iść do dentysty, nienawidzicie żadnego dentysty, bo po prostu zawsze bolą was tylko zęby, boicie się tego wszystkiego. Co jest dla was kluczowe w podjęciu wtedy decyzji? Mamy opinia bliskiej osoby, recenzja. Widzicie, czyli mamy już tutaj osobę rekomendującą, czyli mamy osobę trzecią, tak? To co mówimy. Ktoś, osoba trzecia zaprasza kogoś na prezentację biznesu, tak? Którą prowadzą inne osoby. Już mamy edyfikację. Więcej, bo tutaj widzę jedna osoba myśli, co jest dla was ważne. Opinie w sieci, super, mamy znowu opinię, tak? Czyli już więcej osób mówi pozytywnie na temat tej i tej osoby, super. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteśmy trochę w takim świecie offline'owym, że nie mamy na chwilę tego Facebooka, nie mamy tych opinii, jesteśmy w świecie offline'owym, to co dla nas będzie ważne, kiedy chcemy z jakiejś usługi skorzystać? Tak bardziej, może co powie nam ta bliska osoba? Poczta pantoflowa, rekomendacja, tak, droga pantoflowa, obserwacja. Ile ludzi z tego już korzysta? Czyli macie już nawet ile? Jakieś dyplomy, szkolenia, które ktoś ma? No, widzicie, jak zostanie przedstawione? Czy są wolne terminy, opinia osoby zadowolonej z danej usługi i efekt? Czy produkt jest znany? Ilość komentarzy, opinii za jakąś znaną osobę? Że jakaś znana osoba też z tego korzysta? A, znana osoba? Reklama szeptana. I widzicie, jak my często w sumie wykorzystujemy już taką lekką edyfikację gdzieś tam w internecie, postując nawet jakiegoś ambasadora marki, który też korzysta z naszych produktów, czy który też promuje naszą markę. Czystość w gabinecie, cena odczucia tej osoby, usługodawcy, zaufanie do danego człowieka, pracujesz na to samo życie, reklama szeptana za jakość. Dobra, super, dziękuję wam bardzo. I teraz już wiecie mniej więcej, na co się sami patrzymy w wyborze tej osoby. I teraz też wyobraźcie sobie, co taka osoba, załóżmy bliska wam osoba, powinna wam powiedzieć, załóżmy o jakimś lekarzu, tak? Czyli mieliśmy certyfikaty, dyplomy, że ma takie i takie, że już takie i takie osoby korzystały, załóżmy z jego usług, tak? Czy nawet tutaj mamy gwiazdy, nie? Już padło słowo gwiazdy. Więc to wszystko też warto umieścić sobie w edyfikacji. Nie mówię, że wszystko, bo w edyfikacji ważne jest też to, żeby to dopasować do danej osoby. Czyli niekoniecznie to jest tak, jak załóżmy, ja bym teraz przedstawiała biznes zwykłej mamie, która ma trójkę dzieci i w ogóle na etacie coś tam robiła, siedzi w domu i ja bym jej przedstawiała biznes, że słuchaj, tu możesz budować zarobki pasywne. My jesteśmy biznesem e-commerce i w ogóle i newslettery i takie rzeczy. To nie przemawia do tej mamy, bo ta mama, ona ma gdzieś te dochody pasywne, ona nawet nie wie, co to jest. Nie ma czasu i ochoty na tłumaczenie, bo tutaj dziecko krzyczy, tutaj inne dziecko też coś chce. Ona chce sobie dorobić do budżetu domowego, tak? Stąd też moje posty, jeżeli szukam osób do biznesu, kto chce sobie dorobić 1000 zł, 2000 zł do budżetu domowego, tak? Więc trzeba się też dopasować i poszukać wtedy cech wspólnych, o których za chwilę powiem. I to, co mówiłam, poczucie straty, którą ta osoba poczuje, jeśli przegapi rozmowę z tak fantastyczną osobą, ok? Czyli musimy tą osobę naprawdę bardzo, bardzo fajnie przedstawić. I mieliśmy pierwszy taki przykład, że mamy prowadzącą, która zaprasza na scenę jakiegoś tam mówcę i mówi, że mam tutaj, czy to spotkanie, czy tutaj wychodzi na scenę człowiek, który ma 20-letnie doświadczenie, to jest człowiek z wielkimi sukcesami, mam do niego pełne zaufanie, osoba grubego kalibru, tak? No i kiedy dana osoba też już wyjdzie na tą scenę, ma automatycznie zbudowany autorytet przed nami, gdzie siedzimy przed tą sceną, tak? Wiemy, kto to jest, wiemy, co ma do powiedzenia i też patrzymy od razu jakoś tak inaczej na tą osobę, niż jeżeli to przedstawienie byłoby beznadziejnie. I tak samo działa to na spotkaniu. Teraz wyobraźcie sobie, że ja będę to teraz mówić na przykładzie trójkowego. Czy to jest Zoom trójkowy i tu jest wasz lider, to jesteście wy, a to jest ta osoba, którą zapraszacie. Czy to jest ten lider wasz, który robi teraz prezentację biznesu na live dzisiaj w grupie i to jesteście dalej wy, i to jest dalej ta osoba zapraszana, to jest obojętne. Czy trójkowy, czy prezentacja, obojętnie, gdzie nie zapraszacie. Ok? Bardzo, bardzo ważne. Czy nawet będziecie kiedyś zapraszać na event, będziecie zapraszać na obejrzenie jakiegoś szkolenia, to jest obojętne. Wy musicie wyedyfikować osobę, która będzie prowadzić to szkolenie, czy też osoby. Krótko o nich coś powiedzieć. Tak powiedzieć, żeby to było takie wow,
żeby ta osoba czuła, okej, okay, kurde, rzeczywiście coś stracę, jak tam nie będę. Dobra, serial na Netflixie przerzucę na później albo obejrzę jutro. Bo jeżeli wy traficie do tego, że ta osoba może nagle coś stracić, może poczuć jakąś stratę, to ta osoba nagle znajdzie pieniądze, znajdzie czas, znajdzie wszystko, byleby tego nie stracić. Bardzo ważny punkt. I teraz tak, jak to przebiega? Numer jeden, czyli osoba zapraszająca, to niech będzie, że wy zapraszacie, edyfikuje lidera osoby zapraszanej, czyli pierwsze, co robimy, jeżeli chcemy kogoś zaprosić na spotkanie, na prezentację, czy też po prostu na Zoom trójkowy, to tutaj chwalimy, edyfikujemy, opowiadamy coś o naszym liderze, tej osobie, żeby zachęcić ją do obejrzenia, czy też do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Numer drugi, tutaj osoba zapraszająca edyfikuje lidera osobie zapraszanej ponownie na trójkowym. To też jest warte uwagi. Kiedy załóżmy, wchodzimy na Zoom trójkowy i załóżmy, tylko tutaj imionami nie chcę mieszać, bo tam jakieś imiona wybrałam, ale tutaj mam, załóżmy, mam tu jakieś imię na wierzchu, nie wiem, niech będzie Ewa, załóżmy. Niech będzie Ewa, o. Ewa zaprasza Damiana, zostańmy przy tym Damianie, wszyscy na mojego Damiana, mówią Damian. Ewa zaprasza Damiana na Zoom trójkowy ze mną. No i ja wchodzę tutaj przedstawić gdzieś tam Zoom trójkowy. No i Ewa jeszcze raz krótko nas sobie przedstawia, tak? Więc mówi, załóżmy tutaj, bardzo się cieszę, że Patrycja znalazła czas, bo Patrycja tutaj miała takie takie sukcesy w biznesie i tak dalej. I bardzo się cieszę, ponieważ ma gdzieś tam więcej doświadczenia i może ci tutaj fantastycznie o tym opowiedzieć. I teraz też bardzo ważne, słuchajcie, bardzo częsty błąd, który tutaj popełniamy. Nie możecie nigdy zrobić czegoś takiego, że wchodzicie na Zoom trójkowy albo w ogóle zapraszacie na takie spotkanie i mówicie, hej, wiesz co, bo jest taka moja koleżanka Jagoda i ona ci o tym opowie, bo ja to ogólnie jeszcze nic kompletnie nie wiem o tym. Słuchajcie, to jest antyedyfikacja, to psuje wszystko. I jeszcze jak popełniacie, załóżmy, taki błąd, wchodzicie na ten trójkowy, który przedstawiamy i dalej nie przedstawiacie lidera, tylko mówicie coś na zasadzie, o, to jest właśnie moja koleżanka Jagoda, no, oddaję ci głos. Takie coś nie może mieć miejsca, bo wiecie, ja tam nie mam problemu, ja się mogę sama pochwalić, ale chwalenie z siebie samego nie działa tak jak prawdziwa edyfikacja trzeciej osoby. Pamiętajcie, że wy edyfikując, mówiąc tutaj, jest to taki, taki lider, bardzo się cieszę, że znalazłaś czas na to spotkanie. Już opowiadałam trochę tutaj temu Damianowi o tobie, tak, że masz już takie rewelacyjne sukcesy w tej branży, może chciałabyś jeszcze na początek coś o tym mu opowiedzieć, żeby bliżej cię poznał, tak, i wtedy, co jest jeszcze ważne, trzeci punkt, liderzy, uwaga, lider edyfikuje osobę zapraszaną i osobę zapraszającą. I ja na szybko stworzyłam tutaj takie chmurki, które robiły mi się do góry nogami, z nimi trochę walczyłam, więc nie są zarówno, ale jeszcze raz wracamy. Pierwszy punkt mamy. Osoba zapraszająca opowiada osobie zapraszanej o liderze, czyli tutaj my zapraszamy kogoś na spotkanie i musimy zedyfikować lidera już tej osobie. Czyli na przykład, hej, to jest człowiek, który ma już dużo większe doświadczenie ode mnie, znam go x lat, wiem, że on również współpracuje z najlepszymi z tej branży i to jest bardzo ważne, słuchajcie, bo często pada coś takiego, a, bo jak ty prowadzisz trójkowy, no to pewnie tobie jest dużo prościej, bo ty już tyle osiągnęłaś. No szkoda, że zaczynałam tak samo jak wszyscy inni. Tak samo możecie swojego lidera, który nawet jest, nie wiem, dwa dni dłużej od was w branży, wyedyfikować, jak to się odmienia, jak lidera, który ma już spore doświadczenie. I uwierzcie mi, że czasami nawet takie zbyt duże opowiadanie, że tutaj rekordzista i tak dalej, czasami może też wręcz odstraszyć. Także na spokojnie, edyfikacja, ma większe doświadczenie ode mnie, znam go już parę lat, czy znam go już dłuższy czas w sieci, obserwuję go, często mieliśmy jakiś tam kontakt, tak? Wiem, że on również współpracuje z najlepszymi z tej branży, tak? On współpracuje z takimi, takimi, takimi liderami. Mam do niego pełne zaufanie. To jest bardzo ważne, żeby przekazać. I później jak już dochodzi, załóżmy, jesteśmy na tym trójkowym, lider już tutaj ma zacząć opowiadać zaraz, no to wtedy bardzo fajnie i to jest już naprawdę wow. Jak tą edyfikację już użyjecie po raz drugi na trójkowym, czy też jeszcze krótko przed prezentacją napiszecie, czy się nagracie, czy powiecie, że hej, słuchaj, to jest właśnie Ania, mówiłam ci o niej, bardzo się cieszę, że znalazła czas, by ci opowiedzieć o naszym projekcie osobiście. I tutaj teraz, słuchajcie, lider mówi, załóżmy, o, dzięki wielkie, Kasiu, że zaprosiłaś mnie na to spotkanie, miło mi cię poznać, Damianie, Kasia mówiła w samych superlatywach o tobie, że jesteś bardzo przedsiębiorczy, jestem podekscytowana, że mogę ci dzisiaj to przedstawić. Ja Kasię już znam od pewnego czasu, widzę, że jest to dziewczyna taka, taka, taka.
czyli widzicie, czyli tutaj lider wchodzi i w superlatywach mówi o osobie zapraszającej i osobie zapraszanej. I lider został przedstawiony super fantastycznie w bardzo jasnym świetle i odwdzięcza się tym samym. Wszyscy czują się dobrze, a żeby biznes się dalej toczył i rozwijał, wszyscy muszą po prostu czuć się dobrze, czyli mamy to tutaj zrobione. Dobra, dajcie znać w komentarzach, czy to wszystko jest jasne i jeszcze będę prosiła, żeby przyszły mi na czat, zanim przejdę do drugiego punktu, żeby przyszły mi na czat, chociaż każdy z Was niech w skrócie wyedyfikuje tutaj swojego lidera. O, bardzo proszę, zrobimy tak, albo ja sobie wybiorę, ale następnym razem nie będę wpuszczać samych tutaj liczb, tylko imię, nazwisko. Dobra, niechaj będzie osoby na A, nie, osoby od A do C, osoby z imieniem od A do C edyfikują krótko lidera, zapraszają na prezentację, piszą teksty, czyli jesteście osobami, osoby z imionami od A do C, piszecie teraz w czacie krótkie zaproszenie na prezentację prowadzoną przez swojego tam lidera, czy Jagodę, czy Daniela, czy mnie, czy tam Alicję, czy Iwonę. Czy też możecie po prostu zaprosić na trójkowy na przykład ze swoją liderką nad wami. Co robicie częściej, tak? Bo są zespoły, które częściej robią trójkowe, są osoby, które głównie zapraszają na webinary. Każdy tutaj też gdzieś tam znajduje swoją mocną stronę i w ten sposób działa. Także proszę, niech każdy z Was napisze króciutko. Tutaj ja Wam dam małą ściągę, ale to jest taka 50 ściąga. Pokażę Wam tutaj. To mi pisała chyba Żania, mi to pisała na dyrektorów. Ja Wam to w tym czasie przeczytam, Wy sobie napiszcie, ale bardzo fajnych słów tutaj Żania chyba mi to pisała, no, użyła, że prawdziwa liderka, to jest akurat takie mega, mega długie, Wy nie musicie tyle pisać, Wam wystarczy 2-3 zdania. 2-3 zdania, nie więcej, 2 zdania nawet jest już kluczowe. To akurat Żania o mnie właśnie pisała, że prawdziwa liderka, z której kości to wulkan pomysłów i kobieta o ogromnym sercu, dzięki swojej charyzmie i wielkiej determinacji została najmłodszym, najszybszą dyrektorką krajową w historii naszej międzynarodowej organizacji. To przykład dla wszystkich, którzy mogą odnieść sukces i zrobić to na swoich własnych zasadach, swój sukces osiągnęła działając 100%, tylko że to jest już taki bardzo długi opis. Tak, my 2-3 zdania potrzebujemy. Ja Wam to tutaj pokazuję tylko ze względu na słowa, jakich tutaj też Żania użyła, z cyklu uwielbia pracować z ludźmi, wspierać ich w odblokowywaniu się i oraz obserwować ich ciągły rozwój, nie? Bardzo fajne mamy tutaj słowa, idealne właśnie do takiej edyfikacji. Jak też szukacie inspiracji, możecie sobie wejść na przykład na Pawła Lenara, on często daje nam na przykład gratulacje i on naprawdę bardzo ładnie też te gratulacje pisze, takie już typowe liderskie. Także bardzo bym chciała, żeby tutaj osoby od A do C napisały ładnie, od A do C, dobra, coś nam to nie idzie. Osoby od A do M, osoby z imionami od A do M piszą krótką edyfikację albo chociaż jedno zdanie wrzucacie w czat. Jak byście zaprosili kogoś na takie spotkanie? Czyli to może być coś z cyklu... O, już coś się pojawia. Jest, mamy. Cześć Ewa, słuchaj, zapraszam Cię w takim razie na Zoom z moją liderką. Aga, świetna kobieta, współpracuję z nią już od roku, mnóstwo wiedzy i doświadczenia. Myślę, że warto, aby to ona poprowadziła dziś to spotkanie. Jest, mamy. Super, dzięki. Dalej. Let's go. Jeszcze z 2-3 przykłady minimum. Jak będziemy mieć 2-3 przykłady, pamiętajcie, bardzo ważne jest, żebyście nigdy nie popełniali tego błędu, że a, to moja koleżanka i ona, ja w ogóle nic nie wiem, nie mam pojęcia, ona ci tutaj wszystko opowie. Uważajcie z tym. Przygotujcie sobie 1-2 zdanka, zapiszcie sobie je, wykuć na pamięć i lecicie. Niesamowita kobieta, Kasia, miła, sympatyczna, odniosła sukces poświęcając minimum swojego czasu, a maksimum energii, udało jej się zdobyć pozycję lidera i w nagrodę odebrała super fajne outcome. Teraz jest przykładem dla wszystkich, super. Widzicie, i tutaj jak widzicie na przykład, że komuś zależy na zakupie na przykład nowego auta, to już wiecie, że warto go przekonać tutaj, odbiór auta, odebrała albo już się zakwalifikowała. Bardzo, bardzo fajnie, nie? Czyli znowu widzicie, że każdemu sprzedaje się też inaczej biznes. To jest to, że każdy z mówców tak samo dociera do innych osób, tak? Każda prezentacja biznesu będzie odpowiednia dla kogoś innego. Dobra.
Hej, chciałam zaprosić Cię na Zoom z moją liderką Kasią, z panią kobietą, która dzięki swojej silnej woli i chęci rozwoju osiągnęła już bardzo wiele w naszym biznesie. Ja współpracuję z nią od samego początku, jest naprawdę ciepłą i pomocną osobą. Zawsze mogę na nią liczyć. Słuchaj, zaproszę Cię na prezentację Iwonki. Jest to niesamowita osoba, która jest dyrektorem w naszej firmie. Ma ogrom wiedzy, jest bardzo sympatyczna. Warto jej posłuchać. Mega, super. I co możecie też czasami dodać, jak piszecie z mamą, a wiecie, że Iwonka jest na przykład mamą, możecie dodać coś na zasadzie, że Iwonka jest samotnie wychowującą mamą, która naprawdę fantastycznie sobie radzi w naszym biznesie online, tak? Tutaj się niesamowicie rozwinęła. Ma córeczkę na przykład w takim wieku. Możecie, czy tam córeczka Amelcie w takim wieku i po prostu wiecie, dopasowujecie się do rozmówcy. Witaj Aga, chciałabym Cię zaprosić na spotkanie z moim liderem. To bardzo pozytywna osoba, która ma ogromne doświadczenie w branży marketingu sieciowego. Jest niesamowita, cały czas odnosi kolejne sukcesy. Mam do niej ogromne zaufanie, jest bardzo pomocna. I mnie na przykład, wszyscy wiedzą, że mnie zawsze jarają zarobki, więc ja zawsze oczywiście waliłam zawsze o zarobkach. Na starcie pamiętam, jak zaczynałam tym wszystkim o zarobkach. Ja męczyłam ludzi tym. Hej Ania, zapraszam Cię serdecznie na spotkanie online z moją liderką. Jest to osoba o bardzo pozytywnej energii, zaraża optymizmem. Rozmowy z nią są bardzo pomocne, poświęca zawsze czas i nie odmawia pomocy. Hej kochana, zapraszam Cię serdecznie na Zoom z moją liderką, naszą wspaniałą dietetyk i trenerką personalną. Ma niesamowitą energię i ogrom wiedzy, którą chętnie się dzieli. Jestem nią zachwycona średnie. I możecie jeszcze nawet robić coś na zasadzie, że słuchaj, akurat zapraszam Cię z nią, bo wiem, że najlepiej się dogadacie, tak? Ona też jest mamą, czy ona też jest taka energiczna jak Ty, tak? I od razu widziałam Was podobieństwo i myślę, że tutaj ona będzie, nie, zawsze możecie też w tym kierunku iść. Dobra, ja Wam bardzo teraz dziękuję i zrobimy, to było A do M i teraz od N są takie imiona, Norbert jest na N, jest jakieś na N imię, w ogóle damskie imię na N jest jakieś, na N, jakie mamy imiona damskie? Natalia, Boże, są Nicole, masa, ale to jest, dobra, to od N do Z, czy tam, no do Z, wszystko w środku. Teraz wyobrażacie sobie, że Wy jesteście liderami, I dziękujecie krótko, załóżmy, tej osobie zapraszającej, że dziękuję, tutaj macie przykład, nie? Że dzięki wielkie Kasiu, że zaprosiłaś mnie na to spotkanie, miło mi Cię poznać, Damianie, Kasia mówiła w superlatywach o Tobie, że jesteś bardzo przedsiębiorczy, czy też jesteś bardzo energiczny, jesteś bardzo ambitny, jestem podekscytowana, czy czuję się naprawdę z tym rewelacyjnie, że mogę Ci dzisiaj przedstawić ten projekt, powiedzieć coś więcej o tym, jaka się już znam od takiego czasu, widzę, że jest to dziewczyna taka i taka, więc od N do Z piszemy jeszcze krótko tutaj coś takiego, a ja jeszcze tutaj przeczytam resztę. Cześć Justynka, chciałabym w takim razie, żebyśmy spotkały się we trzy z moją cudowną liderką Patrycją, która dzięki właśnie temu biznesowi wróciła z Niemiec. Tak rozkręciła biznes i Tobie też pomożemy, byś i Ty wróciła do Polski tak, jak Ty marzysz. Super! Ewa, hej, zapraszam Cię na spotkanie z moją liderką Kasią. Kasia pracuje już w biznesie online od 3 lat, dzięki czemu spłaciła dług ponad 70 tysięcy. Obecnie jest na pozycji senior menadżera, co dało jej auto służbowe. Obecnie zarabia w granicach 10 tysięcy miesięcznie. Na Kasie zawsze można polegać. Nawet w nocy, o północy, bardzo lubię z nią pracować, ponieważ bardzo profesjonalnie, indywidualnie podchodzi do każdego z nas. Rewelacja. Więc teraz wszystkie osoby od N do Z są liderem. Mamy Zoom trójkowy, jesteście liderami. Zostaliście cudownie wyedyfikowani. Tutaj wyobraźcie sobie, że tutaj te osoby, które wcześniej pisały o Was. Czujecie się mega, wchodzicie teraz na ten czerwony dywan. I dziękujecie osobie, która Was wyedyfikowała, która zaprosiła i mówicie coś tutaj przyjemnego, tutaj o Damian, tutaj o osoba zapraszająca. I będziemy mieć te kilka zdań i zrobimy jeszcze dzisiaj króciutko o historii 30-sekundowej, że tak powiem, i polecę Wam tam jeszcze inne fajne materiały. Dobra, czekam. No moje prezentacje to wyglądają jak w pancie robione. Muszę sobie chyba inne figurki znaleźć. One tak fajnie wyglądały, ale jakichś bardziej żywych ludzi muszę znaleźć. Dobra, od N do Z. Dziękuję, że zaprosiłaś mnie na spotkanie. Miło mi Cię poznać, panie potencjalny. Moja tutaj klubowiczka mówiła w superlatywach o Tobie, że jesteś taki.
Ale wam powiem, że ja to sobie zaraz chyba tutaj pokopiuję te wasze teksty. To będziemy mieli ściągawkę później, nie? O Jezu, co to jest? Dobra, czekam. Pamiętajcie też w edyfikacji, żeby nie przesadzać, nie? Żeby też nie przesadzać. Ja na przykład mam taką manię często. Dobra, zaczynamy. Piszą się wypracowania, no. No, czekamy, czekamy. Ja wam już tutaj pokopiuję, żebyście mieli zawsze taką ściągawkę i będziecie mieć od razu takich kilka. Dla nowych osób to będzie też fajna pomoc. Najlepiej oczywiście w głosówce nagrać, w filmiku, żeby niekoniecznie pisać, nie? Lecimy. Dziękuję ci, Justynko, że zaprosiłaś mnie na spotkanie z Kasią. Bardzo miło mi cię poznać. Justyna mówiła, że jesteś młodą mamusią, tak jak i my, więc z przyjemnością przedstawimy ci sposób, w jaki my zarabiamy i łączymy macierzyństwo z przedsiębiorczością. Możemy zaczynać, może nie mam tego mówić, ale super, widzicie? Widzicie? I bardzo fajnie, że już dajecie takie dopasowanie się do rozmówcy, że mamusie i tak dalej. Nie, zawsze dopasowujemy się, bo to jest to, co ja zawsze mówię. Są teksty, zagadania, które pasują zawsze, ale już jak chcesz kogoś konkretnie zaprosić, chcesz mieć naprawdę tą efektywność dużo lepszą, musisz się dopasować. Dziękuję Kasiu za zaproszenie. Witaj Natalia. Kasia mówiła, że jesteś mamą na pełen etat, więc warto zrobić coś również dla siebie. Kasia również jest mamą i odnosi coraz dalej idące sukcesy. Dobra. Dziękuję Gosiu za zaproszenie, bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić Zoom z wami. Witaj Damian, miło mi cię poznać. Gosia jest cudowną osobą, z którą współpracujemy od dłuższego czasu. Jestem pewna, że zarazi cię swoją pozytywną energią. No, później ci przerzucę. Dziękuję Kasiu za zaproszenie, witaj Natalia. To weź Joasia Wernerowicz, to weź teraz te nowe teksty skopiuj, a ja jeszcze dokopiuję te z góry. To nam pójdzie szybciej, bo ja jeszcze mam tutaj drugi part. Dziękuję moment. Dziękuję ci bardzo, Ewu, za tak ciepłe przywitanie i mega przedstawienie mojej osoby. Miło mi cię poznać, Damianie. Ewa mi o tobie tyle opowiadała, że jesteś przedsiębiorczy i masz swoją działalność, którą możesz połączyć z naszym biznesem. Czuję się zachwycona, mogąc przedstawić tobie mój biznes, który odmienił moje życie o 180 stopni i spojrzenie na świat. Ja już Ewę znam ponad 2 lata i świetnie się nam współpracuje. Dziękuję serdecznie, Kasiu, za przemiłe wprowadzenie oraz za zaproszenie na to spotkanie. Również serdecznie witam ciebie, Damianie, i niesamowicie się cieszę, że zgodziłeś się z nami spotkać. Słyszałam, czy też słyszałem o tobie same superlatywy i jestem już pewien, że współpraca z tobą będzie czystą przyjemnością. Przepięknie! No i rewelacja. Dobra, to teraz tak. Edyfikacja to jedno, twoja osobista historia to drugie. Bardzo ważna kwestia. To jest też zadanie, które ja mam u siebie w szybkim starcie. Twoja 30-sekundowa historia. I to jest bardzo fajnie, jak każdy z was, słuchajcie, ja wam tutaj wsadziłam takie linki ogólnie, którymi możecie się też krótko zainspirować. To są typowe historie akurat biznesowe. Skupcie się na tym, żeby w najbliższych dniach naprawdę nagrać sobie taką krótką swoją historię. Czy też, jeżeli załóżmy, jesteście początkujący i jeszcze się jakoś tak wiecie, no nie wyrażacie, stresujecie, możecie zawsze użyć prezentacji też, czy też nagrania swojego lidera, tak, powiedzieć 2-3 zdania, a podesłać jeszcze historię.
Ja na przykład mam historię, tutaj też tylko mamusiowatą, tutaj Wam wysłałam w linkach, możecie sobie skopiować. Tam też jest historia Alicji, która fantastycznie działa i na mamy, i na przykład na kobiety trochę na przykład starsze niż ja, bo ja nie docieram tak do końca do osób tak 35+, chociaż ja jestem już przy 30. Ja bardziej docieram, zauważam, że do młodszych osób. Także macie tutaj naprawdę fantastyczne filmiki i każdy lider jest inny i pamiętajcie, że każdej osobie możecie dopasować gdzieś tam lidera, który lepiej do tej osoby trafi. No i mamy jeszcze tutaj, hej, dziękuję Paulina za zaproszenie na to spotkanie, jest mi niezmiernie miło słyszeć takie słowa, jest to dla mnie motywacja do dalszych działań, miło mi Cię poznać, dzięki takim osobom jak Ty moja praca i mój wkład nabiera mocy. Paulina to ambitna osoba, jestem pewna, że wszystkie otaczające ją osoby, które do nas zaprasza, są równie energicznie i pozytywnie nastawione do współpracy. No to co, zaczynamy, wprowadzę Cię teraz w świat naszego biznesu. No i rewelacja, Boże, jak ja mam tych humanistów w zespole, rewelacja. Dobra, więc jeszcze co do historii, jeżeli poznacie historię nawet Waszych liderów, nie, czy też historię nawet z produktem, ja jak załóżmy nie mam historii z trądzikiem, czy nie mam historii typowo gdzieś tam, nie wiem, z cukrzycą, z tarczycą, to się powołuję na historię innych, jeżeli sprzedaję produkt, jeżeli sprzedaję typowo biznes, też powołuję się często na historię innych, więc warto opowiedzieć na przykład, choćby nawet tutaj macie jakiegoś chłopaka, który pracuje w budowlance, któremu gdzieś tam tak się nie powiodło jakoś jego szkoła i tak dalej, to macie fantastyczne porównanie, gdzie możecie powiedzieć, ej, słuchaj, u mnie w zespole jest taki Daniel, który praktycznie zaczynał jako malarz, no z wykształcenia to on ma wykształcenie podstawowe i wcale mu to jakoś wcale go to nie hamuje czy nie ogranicza w tym, żeby zarabiać rzeczywiście ponadprzeciętnie i budować biznes na całym świecie, tak? Czy też załóżmy macie mój przykład, gdzie ja z Niemiec zjechałam do Polski na stałe, gdzie też byłam samotnie wychowującą mamą. Macie samotnie wychowujące tutaj też liderki, które mają fantastyczne rezultaty. Opowiadajcie tę historię dalej, bo naszym sukcesem jest przede wszystkim też opowiadanie historii, tak? Im więcej historii i ciekawych opowiadacie, tym lepiej, możecie nawet w żartobliwy sposób też opowiadać. Tak? I tak samo Twoja 30-sekundowa historia bardzo bym Was prosiła, obojętnie teraz w jakim wyzwaniu nie bierzecie udziału, żeby każdy z Was tą historię swoją mam. Ja mam ją też w postaci właśnie swojego nagrania, mam ją na fanpage od razu u góry jednym i drugim i to jest moja historia, którą ja wysyłam ludziom. Ja im wysyłam, słuchaj, najpierw mnie poznaj, jak mnie poznasz, lecimy dalej, tak? I to u mnie też bardzo fajnie działa. Dobra, i jeszcze mam dla Was szkolenie z edyfikacji. Naszych trzech mistrzów. Ja myślę, że tutaj mistrzem edyfikacji tak jest Paweł Borecki. Paweł Borecki to rozwala po prostu system jak zawsze. Także tutaj macie też ich nagranie, jak oni tutaj właśnie podchodzą do tematu edyfikacji. Ja to Wam zrobiłam tak bardziej pod nas, bardziej właśnie w kierunku takim, jak my działamy tutaj typowo online. Czy ktoś ma jakieś pytania? Bardzo, bardzo ważne. Widzicie, nawet się streściłam. Jest szybciej niż... niż normalnie. Dobra, to włączamy kamerki, żeby zrobić zdjęcie. I prośba jeszcze na koniec. Co dla siebie dzisiaj wyciągnęliście z tego spotkania i czy było Wam to potrzebne, czy już to wszystko potrafiliście? Bardzo ważne. I w tym czasie niech Wasze kamerki łapią, żebyśmy mogli sobie zdjęcia porobić. Dobra, już coś tam łapią, coś tam łapią. Dobra. Super. I co wdrożacie od dziś w życie? Jeszcze uśmieszki? Później wrzucę na Telegram jak coś. A, i na jak zarabiać z klubem, bo tam coś jeszcze nie działa, nie każdy może wejść. Dobra. Wow! To widzę, moi liderzy też byli obecni do końca. Tu się coś ładuje, momento. Będzie ostatnia strona, jeszcze czekam, aż jedna kamerka załaduje. Dobra, będziecie mieć. Tam. Dobra, tu już widzę, kamerek nie ma, więc to Wam zaraz wrzucę na jak zarabiać z klub M. Zdawałam sobie sprawę, że ma to aż tak wielkie znaczenie historii. Dzięki ona super, że są ćwiczenia. Myślę, że mi się przyda, nie korzystam w czasie z edyfikacji. Super. Super, to bardzo, bardzo się cieszę. Więc, aha, Iwonka.
No. Hej kochani, słuchajcie, chciałabym jeszcze tylko przypomnieć, poniedziałki i wtorki o godzinie 9 szkolenia na grupie, darmowe szkolenia praktycy biznesu online i jutro o godzinie 9 szkolenie z Kasią Popko. A jaki będziesz miała temat? Czy jeszcze? Temat jutro jeszcze? Będzie, słuchajcie, dzisiaj, czekajcie, dzisiaj temat. Dzisiaj robiłam za temat, to jest pytanie za 100 punktów i dzisiejszego wam nie pamiętam, zrobiłam i zapomniałam tematu. Jak budować mistrzowskie zespoły w biznesie online był dzisiaj, o, to jest do nadrobienia, kogo nie było. Dwa z poprzedniego tygodnia oczywiście live'y są i też były mega rakietowe, a jutro będzie czym się kierować podczas wyboru firmy marketingu sieciowego. Jeżeli macie, słuchajcie, w znajomych osoby, które działają online, warto też do tej grupy zaprosić, żeby zobaczyły, na jakim poziomie są szkolenia w naszym zespole. To jest taka mała też zajawka dla osób, które mają już doświadczenie, które też moglibyście mieć docelowo w swoich zespołach. Podeślę wam jeszcze za chwileczkę tekst na Telegram, którego używamy do zapraszania osób właśnie z innych MLM-ów na tą grupę. Dobra, dzięki. To są właśnie zarobki pasywne. Kiedy Iwona o 9 robi szkolenia, to ja właśnie przewracam się z boku na bok. Ale za to, kiedy Iwanka sobie idzie wieczorem spać, to Patryca jeszcze siedzi. To są właśnie zarobki pasywne. Dobra, trzymajcie się cieplutko. Mamy masę szkoleń, masę, dużo rzeczy się teraz dzieje. Pamiętajcie, prezentację biznesu mamy wtorki, czwartki, godzina 21, soboty 19, zamiast tego Kresza zrobiliśmy prezentację, więc macie 3 prezentacje w tygodniu, ponieważ wszystkie zespoły ruszyły z challenge'em, czy to 120 dni, czy 90 dni, praktycznie na jedno wychodzi, bo miesiąc mamy pre-launch, później 90 dni dawania gazu i praktycznie już zaczęliśmy, więc macie 3 prezentacje biznesu, dodatkowo w środę ja będę robić jeszcze prezentacje challenge'owo-produktowe. Możecie najpierw gdzieś tam sobie sami wejść, zobaczyć. Chcę, żebyście też gdzieś tam podłapali trochę i nabrali też pewności siebie w tym, żebyście sami też mówili o produktach, a z drugiej strony może się to też przydać dla typowo potencjalnych. I co tam jeszcze było? Zoomy teamu zostają jak zostają i od poniedziałku do czwartku kreszy Zoomy ze mną i Danielem 12 i 22, piątki tylko 12, no i w sobotę zamieniliśmy, już nie ma kresza, tylko jest prezentacja biznesu. Chyba, że Daniel na spontanie coś zrobi, także Daniel na spontanie pewnie będzie robił jakieś kresze. Ja Was zapraszam zaraz o 22 na krótki kresz Zoom. Będę pokazywać, jak się robi w prosty sposób i szybki te reklamy na Instagramie, na story, bo to mi fajnie weszło i jak ja opracowuję, więc sobie z Wami też to opracuję. Telegram mamy jedyny praktycznie czat, który jest dla wszystkich. Bam, dobra, skopiujcie sobie i zamykam spotkanie. Chyba już skopiowane. Dobra, to trzymajcie się i do zobaczenia za chwilę. To samo ID. Pa!